Siema, z tej strony Zeba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2 i dzisiaj witam Was akurat z moim DAF-em Euro 6, z którym będę jeździł po jednych z najnowszych terenach, jakie ukazało się w tym największym update'cie 1.35. Największy update, tak akurat SCS go nazwało, tak go określam, mianem największego update'u. Czy to prawda, czy to nie? Jest tutaj wiele opinii, natomiast właśnie o tym update'cie będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiaj skupimy się na tym, co zostało tu dodane, poprawione, co ten update wnosi, dlaczego tutaj można się zgodzić, że jest największy i dlaczego czy głosy, które mówią o tym, że nie jest największy, no są w sumie po części, no nie wiem, prawdziwe albo mają trochę racji. W każdym razie na tym się skupimy. No i tak, akurat na początku trasa oczywiście, czyli skąd dokąd jedziemy. Otóż tak, powieziemy akurat kłody, jak widzicie, moją szwarzmylerką. Z góry przepraszam za nazwę, ale nie jestem szkopem i nie będę specjalnie się trudził z wymową tej nazwy, bo nie. Naprawdę, widzę, że naprawdę dużo osób ma problem z tym, jak ja wymawiam co niektóre nazwy, no ale cóż, no, nie słuchajcie mnie, wyciście albo się przyzwyczajcie, bo ja nie będę się poprawiał, bo tak, już. Po prostu sedajcie siana czy coś, bo naprawdę to jest najlepsze czepianie się, że jak ty to wymawiasz. W każdym razie pojedziemy sobie tą naczepą, bo została możliwość już, została dodana możliwość kupienia tych naczep tej marki akurat. Są trzy warianty, właśnie tu macie jedną, czyli na jakieś drzewa, tutaj kłody. Są też, można nimi też, można tą naczepą tej konfiguracji przewozić też kłody, chyba jakieś rury. W każdym razie taką naczepę dodano. Jest też chłodnia i chyba furgon, czekajcie, co tam było akurat jeszcze. Zobaczmy na szybko, platforma. Właśnie, platforma. Natomiast dokładną mapę wam pokażę. Otóż tak, jedziemy z Palermo do, właściwie do Sassari, ale będziemy sobie właśnie tutaj przejeżdżali przez Cagliari, akurat tutaj portem. No i akurat dzisiejszym celem odcinka jest to, że zwiedzimy sobie przynajmniej większość terenów tej Sardynii, ponieważ pojedziemy właśnie przez Cagliari do Sassari, prawdopodobnie z Sassari do Olbia i z Olbia do Cagliari. Przynajmniej tak planuję. Odcinek nie będzie jakoś długi, dodatkowo w sumie jak jestem przy tym i jak już mówię o update 1.35, no to tak, jest to jedna z nowszych rzeczy, jakie się pojawiła, czyli nowe tereny do DLC Italia, czyli wyspa Sardynia. Dodatkowo w tym update pojawiły się kolejne przebudowane tereny Niemiec. Dokładną mapę, jakie drogi zostały przebudowane, możecie zobaczyć w którejś informacji na blogu lub na moim kanale, był o tym też film. Dodatkowo jeśli chodzi jeszcze o mapy, no to tak, dodano dwie drogi we Francji. Jedna jest Vive la France, druga jest na podstawce mapy. Natomiast właśnie jeszcze taka drobnostka, poprawiono znaki w DLC Skandynawia. Na Skandynawii znaki są poprawione. I w sumie jeśli chodzi o taką pierwszą rzecz, w sumie jedną z najważniejszych, bo są u góry w sumie wymienione, no to tyle. Teraz wsiadam do swojego DAF-a. Jeszcze sobie nie to, tylko to. No właśnie, chciałem odpalić. Dobra. Motor odpalony. No i tak. Zanim jeszcze, znaczy właściwie jak już ruszyłem, to chciałem już coś powiedzieć o kolejnej rzeczy, jaka została tu po części wprowadzona w tym update'cie. I jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jaka tu się pojawiła, jednak nie jest ona w pełni jeszcze skończona i mówię tu po prostu o DirectX 11. Jeśli ktoś oglądał akurat u mnie film o... Ty patrzcie, jakie auto fajne, Lamborghini, akurat ja zawsze widziałem tutaj policję Lamborghini. Natomiast rzadko osobówki mi się zdarzały we Włoszech spotkać. No a tutaj akurat na dzień dobry, akurat Lamborghini to osobówka zwykła. No fajnie, fajnie, podoba mi się to. Natomiast wracając, DirectX, który jak wiecie nie został do końca dodany. Jest on jeszcze w fazie właściwie takiej, można powiedzieć, zamkniętej, znaczy inaczej, takiej eksperymentalnej wersji. Dobra, nie będę tędy jechał, to za ciasno, może tutaj akurat. Jak ktoś oglądał, ktoś słyszał, DirectX nie został tutaj jeszcze kompletnie wprowadzony.
i są nadal nad nim prace, nadal prace nad nim trwają. Nadal jest w fazie tych eksperymentów, jakichś dodatków, etc., ale w chwili obecnej pierwsza część tego wprowadzania obsługi DirectX-a no, została zrobiona. Na razie nie widać tutaj jakichś większych zmian. Akurat na nim teraz jadę, akurat go testuję po raz pierwszy w sumie, bo przedtem go nie testowałem. Dopiero teraz mam możliwość przejechania się właśnie z tym DirectX-em 11. Natomiast z tego co zauważyłem ja i część innych osób, obecnie wprowadza jedną, w sumie fajną, nową zmianę. Po prostu jest więcej FPS-ów. Tak. Akurat w chwili obecnej, jak ja to nagrywam, mam 78 klatek, a akurat jestem we Włoszech i to mnie ciekawi, bo przy nagrywaniu zazwyczaj miałem tu mniej, a zobaczcie, że tutaj jest duża szczegółowość, jeśli chodzi o mapę, a w takich miejscach sporo traci się klatek, zwłaszcza przy nagrywaniu, więc widzę, że tutaj bardzo fajnie, jeśli chodzi o FPS-y, działa ten DirectX. Jego można włączyć wpisując w konsoli pewną komendę, którą możecie znaleźć na blogu, lub też zmieniając plik config w dokumentach ETS-a. Natomiast nie wiem, czy mi się tu uda, nie wiem, czy widać konsolę, no, może wam, o właśnie, widać konsolę właśnie. I taką, nie taką, taką oto komendą możecie włączyć DirectX-a przez konsolę. Jednak cóż, polecam przy okazji tego jeszcze zrestartować grę, ponieważ, no nie wiem, tak dla pewności zobaczyć, mieć taką pewność po prostu, czy ten DirectX będzie działać. Natomiast przy okazji polecam też zobaczyć, czy też w konfigu to się zmieniło. Mi akurat, kiedy wpisałem to w konsoli, potem sprawdziłem w konfigu, akurat zmieniło się to, co miało się zmienić. Ale mnie złapali z tym czerwonym. Mi akurat udało się... Czekajcie, bo ja w ogóle światłem nie widzę, żebym ledwo wyhamował. Mi akurat udało się to zmienić tą komendą. Zatwierdziło, tam w pliku zmieniło. Natomiast jakby co, polecam sobie też zobaczyć, żeby nie było, że coś nie działa. Bo możliwe, że trzeba zrobić ręcznie. Natomiast jest to kolejna rzecz, o której można tutaj powiedzieć. A właściwie trzeba. Ale jeśli chodzi w sumie o tego DirectX-a, z tego co mogliśmy usłyszeć na odcinku ostatnim z ETS-a u wujka Bohuna, u którego no właśnie byli też pracownicy SC Software, polscy pracownicy, można było usłyszeć, że ten DirectX będzie jeszcze dopracowywany, przez kolejne update'y będą pojawiały się jakieś no, nowości do tego DirectX-a. No i... To jest akurat do chyba Special Transportu? Chyba tak. Ale o nim też będzie mowa. Więc jeśli chodzi o tego DirectX-a, będzie on cały czas dopracowywany. Przez kolejne update'y będą pojawiały się co rusz nowe rzeczy do niego. Na razie mamy zwiększoną wydajność. A co będzie dalej, no to oczywiście zobaczymy. W każdym razie może przejdę do teraz do changelogu, którego możemy zobaczyć na blogu SC Software. No i jeśli chodzi jeszcze jakieś tutaj właśnie, tutaj jest kategoria akurat mapa. Tutaj mamy dodatkowo wypisane też nowe, czekajcie, bo ja tutaj mam ciekawą skrzynię biegów. A tak jak chyba mówiłem albo nie mówiłem, jak się ciśnie na dwóch profilach, no to potem jest tak, że tam akurat jeżdżę na 16, tu na 12. Gubię jedno przełożenie przy okazji i potem są problemy. W każdym razie chciałem powiedzieć coś o Special Transport, jednak jest jeden problem. Akurat jest noc. Zobaczmy. Do kiedy ja mam tu czas? Czekajcie, pozostało 15 godzin. No to wiecie, robimy taki myk. Czyli podłoga set, podłoga time. Nie wiem, dajmy sobie 6. Nadal ciemno, 7. Okej, myślę, że będzie w miarę. Najwyżej się coś jeszcze ogarnie. 7 godzin do końca, myślę, że wystarczy. Pewnie, że wystarczy, więc jest git. Nawet fajne podświetlenie teraz w DAF-ie mamy. W każdym razie, wracając jeszcze do tych zmian. Właśnie o tym biegu mówię, a ja przy okazji mam jeszcze dosyć grę wyciszoną, żebym sam siebie słyszał.
No i potem nie słyszę, jakie są obroty, więc tutaj jest problem. Nie dziwię się, czemu niektórzy grają na automacie w sumie podczas nagrywania. No ale dobra, wracając. Jeszcze kolejną rzeczą, jaka tam jest w tym changelogu, jeśli chodzi o mapę, no to są kolejne nowe trasy do DLC Special Transport. Jakie to są trasy? Czekajcie, bo tu akurat gdzieś to było. I teraz muszę poszukać, bo akurat w changelogu wpisali tylko, że zostały dodane. A jakie to są? To są akurat w innym miejscu. A, no i znowu mnie złapało czerwone i po części to dobrze, bo ja sobie tutaj tak stanę, tu popatrzę. No i tak, zostały dodane dwie trasy, dwie pierwsze trasy w ogóle do ostatniego DLC, jakie się pojawiło, czyli do Beyond the Baltic Sea. I tak, pierwsza trasa, no to jest z Petersburga do Petersburga. Jak wiemy, Petersburg jest dosyć duży, więc w sumie nie dziwne jest to, że jedziemy w sumie po tym samym mieście. Jest tam trochę duży rozstęp między jednymi firmami a drugimi, więc ma to trochę sens, że jeździmy w sumie po tym samym mieście. Kurwa, zapomniałem, cały czas zapominam, jestem przyzwyczajony do tej skrzyni na singlu, bo tam mam właśnie 16, ale w sumie nie dziwię się, no bo bądź co bądź na singlu jeżdżę z modem od TVR-a na skrzynie biegów, która ma 16 biegów tam, no i po prostu no bosko jest z tym dźwiękiem i w sumie nie dziwię się, czemu się przyzwyczaiłem, no bo ciężko się odzwyczaić od takich dobroci. Tu mi akurat jakiś Mercedes zajechał drogę, musiałem przyhamować. No nic, w każdym razie te światła mi są zbędne. Jakie nienawidzę tych świateł, tych defaultowych, Jezu, jakie one są jasne. Powinni to zmienić w końcu. Może jak w następnym update'cie coś będą pracować z DirectX-em, może naprawią. Przy okazji można było też usłyszeć, że cały czas pracują nad oświetleniem. No, to oświetlenie jest stare, jakie było. W każdym razie to była pierwsza trasa z Petersburga do Petersburga po właśnie mapie Beyond the Baltic Sea. Natomiast kolejną trasą jest akurat z Pori do Helsinek, czyli jest to trasa po Finlandii. Natomiast właśnie, to są te dwie trasy, po których możemy jeździć właśnie po DLC Beyond the Baltic Sea. Mając jeszcze przy okazji, właściwie to trzeba mieć też DLC oczywiście Special Transport. Natomiast jeśli chodzi o kolejne trasy, kolejnych jest akurat 5 tras i akurat pozostałe DLC i jeszcze podstawka mapy dostała po jednym, bo tak, Vive la France akurat z Toulouse do Montpellier, z Italii, znaczy w DLC Italia z Werony do Parmy, DLC Skandynawia z Odense do Hirtshals, czy jakoś tak, z Goinkist z Krakowa do Bajskiej Bystrzycy, no i z podstawki akurat to jest po Anglii, z Plymouth, czy jakoś tak, do Dower. Więc to jest kolejna nowa rzecz, jaka się pojawiła. I to tyle, jeśli chodzi o te mapy. Przy okazji jeszcze przypomnę to, co było na początku. Sardynia, po której akurat teraz jedziemy. Nowe drogi we Francji. Jedna jest pomiędzy A10 a A6 i to jest na terenach DLC Vive la France. I jeszcze jedna droga między drogą A6 a N44 i jest to akurat podstawka gry. Doszły kolejne przebudowane tereny Niemiec. No i oczywiście ulepszono oznakowanie w DLC Skandynawia. I teraz przejdziemy sobie do części loga, tutaj zakładka pojazdy. I tak, zostały dodane... Zostały dodane możliwość kupienia naczep kontenerowych. No akurat mamy przed sobą Krona, którego już mieliśmy od ostatniego update'u lub jeszcze któregoś. To jest coś w tym stylu. Jak widać, mam tu kontener, a ten kontener jest akurat właśnie na naczepie kontenerowej, czy jak ja tam nazywam, podkontenerowej. Natomiast jest to wersja Krona, a tutaj jest mowa w sumie ogółem o takiej defaultowej naczepie, czyli zwykłej naczepie. Ale też będzie coś o Kronie, ale do niego przejdziemy. Przeglądarka akcesoriów do zwykłej naczepy.
To chyba akurat chodzi o tą rzecz. Tutaj akurat spauzuję. I tak, mamy coś takiego jak lista naczep, katalog naczep, no i katalog ciężarówek. Akurat te dwie rzeczy mieliśmy w sumie już od dawna w grze. Z tym, że no właśnie, więc na tym się nie skupię. Natomiast najważniejsze jest to. Natomiast tak, przedtem mieliśmy właśnie też katalog w sumie naczep, o ile się nie mylę. Była w sumie podobna ikona. Jednak tak, ten katalog naczep zawierał to, co w chwili obecnej zawiera teraz listę naczep. Pamiętacie, taki podgląd mieliśmy już od bardzo dawna. Natomiast jeśli chodzi o katalog naczep, on wygląda teraz tak. Mamy tu po prostu taki podgląd w warsztacie na naczepy i w sumie fajnie, że go dodano, bo od dawna ja i w sumie nie tylko ja, ale moderzy, jak można było usłyszeć też, no czekali na taką po prostu nowość, aż będzie możliwość takiego łatwego podglądu po prostu na konfigurację co niektórych naczep. Fajnie to wygląda. Można sobie tu popatrzeć, jak to można zmodyfikować, poprawiać i tak dalej. Przy okazji, właśnie, to jest ta naczepa kontenerowa. No, można tutaj właśnie tak, tutaj standardowe, Kron i Schwarzmüller. No właśnie, platforma, kłonnica, łodnia. No i oczywiście parę malowań i konfigurację. A właśnie, pojawiło się jeszcze takie malowanie. Mogłem wam pokazać na odcinku, ale zapomniałem już. Chyba, że zrobimy tak, że jak dojadę z tym ładunkiem, to po prostu, no, pojedziemy do warsztatu, zmienimy malowanie. Bo akurat też takie tafowskie malowanie się pojawiło. Ale nie wiem, czy on jest w część logu, czy nie. W każdym razie, jak skończymy, to najwyżej zmienię właśnie to malowanie, żeby wam pokazać, bo to malowanie jest akurat dla własnych naczep i akurat dla ciężarówki DAFA oczywiście. Jest to takie specjalne malowanie, nie wiem z jakiej okazji akurat dodano, czy to jest akurat do DLC, czy tego DAF Tuning Pack, czy to jest od tak wsadzone do gry, żeby było. Nie wiem, możliwe, że się dowiemy wraz z nadejściem już oficjalnego update'u 1.35, jak już oficjalnie wyjdzie. W każdym razie przy okazji, nie, ten przycisk, możecie sobie popatrzeć, jak te tereny na Sardynii wyglądają. Wyglądają dosyć fajnie, ładnie. Możliwe, że nie zobaczycie tu jakichś nowych obiektów, większych nowości, jakie mogliście zauważyć po prostu w DLC Italia, ponieważ jako iż to jest po prostu dodatek do DLC Italia, no to te same tutaj tereny zawierają to samo, co jest w tym pakiecie DLC Italia. Wiadomo, w DLC Italia, oprócz tego, że normalnie dostajemy tam nowe tereny, trasy, miejsca, etc., no to pojawiają się też oczywiście nowe obiekty, jak na przykład, nie wiem, te krzaki, które tu mijamy, czy też, nie wiem, jakieś tutaj tekstury, inne tego typu rzeczy, czy też różne perfaby. Tutaj jest używany ta cała grupa tych rzeczy, które została dodana właśnie wraz z DLC Italia. Więc po prostu, no nie ma tu jakichś specjalnych nowych rzeczy, chyba, na pewno nie ma ich tu w większości. W każdym razie wyprzedzę tego ciula w Mercedesie, bo mnie wkurza po prostu. Nie dość, że na rondzie zajechał mi drogę i przy okazji musiałem tak wyhamować, że no, nie będę się wyrażał. Takie szkopskie gówno tu jedzie. W każdym razie, przechodząc jeszcze do części loga, co tu się pojawiło? Regulacja czasu jazdy naczepy. Nie wiem, o co z tym chodzi, w każdym razie ominę to. Konfiguracja ciężarówek. Patrzcie, walczy, no z tyłu, no walczy, 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 no to sobie powalczy. Akurat jak przyspieszę moim DAF-em, to już się zgubi tam w tle. No, do widzenia. Wracając, konfiguracja ciężarówek. Naczep można kupować, kopiować w całej flocie. O co w tym chodzi? Będę musiał znowu dać escape, wejść do menu i teraz tak. Może w naczepy właśnie wejdźmy, dajmy sobie jakąś. Tutaj pojawiła się taka opcja, kopiuj konfigurację. Po wsadzeniu tego akurat mamy naszą naczepę i tutaj mam coś takiego, wybierz naczepę do skopiowania z poniższej tabeli, aby zobaczyć podgląd. No i na przykład weźmy sobie tą firankę i akurat takie coś się dzieje. I akurat tu mamy skopiowane malowanie, natomiast możemy skopiować sobie pełną konfigurację. I akurat tutaj mamy parę innych. Ty
tylko nie wiem na jakiej to zasadzie. Wybierz naczepy docelowe do skopiowania konfiguracji. Wynikowe naczepy będą identyczne jak wybrana naczepa. Ta konfiguracja może być stosowana tylko właśnie na tych terenach. O, to jest pewna rzecz, ale o tym też powiem. Może weźmy sobie, wybierzmy może inną naczepę. Coś zwykłego. Jakaś zwykła firanka, to jest biała akurat, nie chcę białej. O, może coś takiego. Zobaczmy. I sobie pełne malowanie. Możliwe, że nie ma tu podglądu, po prostu będzie coś takiego. Tutaj zwykły podgląd. W każdym razie tak to mniej więcej się prezentuje. Aha, to trzeba wybrać. Aha, dobra, to tak to się dzieje. I potem pewne rzeczy, które można widać wsadzić do tej naczepy, pewnie się podmienią. No i cóż, fajna taka zmiana. Na pewno ona się przyda, jeśli głównie bawimy się w, no tutaj można powiedzieć, ten tryb tutaj właściciela firmy transportowej, czy coś w tym stylu. Możemy naraz po prostu pozmieniać naczepy, naraz pozmieniać ciężarówki, bo to tak samo z ciężarówkami. Fajne to, nie trzeba, wiecie, robić wszystkiego osobno, można naraz wszystko tak ogarnąć i w sumie, no, fajnie. Natomiast co mamy dalej? Zanim przejdziemy, co mamy dalej, właśnie, ja chcę powrotu mojego okienka ekrzyna. Bo akurat wy go nie widzicie, ale ja widzę i on jest mi bardzo potrzebny, bo pokazuje mi FPS-y, czas i... No i co? No i wersja. Ja akurat wykrył, że jadę na DirectX 11 i w sumie, no fajnie. Jedno mi się podoba. Mam cały czas stałe FPS-y, znaczy nie stałe, bo akurat nie mam ustawionych stałych FPS-ów, ale mam powyżej 60 FPS-ów, co naprawdę, no, bardzo fajnie działa ten DirectX, jeśli chodzi o wydajność. Natomiast zauważyłem chyba jedną rzecz, chyba więcej RAM-u teraz bierze. Na pewno było to bardzo zauważalne w ATS-ie. W ETS-ie możliwe, że też trochę więcej bierze. Więc jeśli ktoś ma mało RAM-u, no cóż, polecam albo wyłączyć Chroma, albo po prostu dokupić czy wymienić kości na większej pojemności po prostu. Bo na pewno się przyda. Zresztą ja w dzisiejszych czasach nie widzę opcji jechania, czy w ogóle grania, mając mniej niż przynajmniej 8 GB RAM-u. Ja akurat przy swoim zestawie muszę mieć 16. I nie ma byka, że mniej muszę mieć 16. Natomiast w ogóle jeśli chodzi o dzisiejsze granie, no myślę, że akurat 8 to jest minimum. Chociaż to zależy też od gier, w jakie się gra. Natomiast tak. Widzę, że trafik został taki, jaki został. Chociaż na szczęście nie został, jaki był w eksperymentalnej becie, bo z tego, co widziałem u niektórych, to, co się działo na eksperymentalnej becie 1.35 z trafikiem, to były jakieś cuda. U jednego nagle w tle tam, powiedzmy, no gdzie na przykład? No powiedzmy, że nie wiem, gdzieś tam, po prostu jakaś ciężarówka nagle poleciała w górę i spadła. No albo na przykład ktoś sobie jedzie, a tu na polu jakaś ciężarówka jest wyglebiona. Albo jakiś typo na dzikusie siedzi. No w każdym razie fajne rzeczy się działy, ale akurat w OpenBecie nie jakichś problemów tu z trafikiem nie widzę. Wszystko działa jak działało, więc widać ogarnęli to, poprawili. Widzę, że już kończymy pierwszą trasę. Ja tutaj jeszcze mam sporo rzeczy, jeśli chodzi o część loga. I w sumie jeszcze połowę odcinka do nagrania, więc będziemy czegoś tu szukali. No i wracamy. Co tu mamy dalej? Wycieraczki, tak, została dodana jedna, znaczy kolejna dodatkowa szybkość po prostu wycieraczek. Akurat nie ma deszczu, ale muszę wam tak pokazać na sucho. Czekajcie, bo akurat ja tu klikam. O nie, chyba mi wypisało wszystkie te rzeczy. O i tego się obawiałem, chociaż zastanawiam się to. Znaczy tak, możliwe, że te zostały wypisane. Bo akurat zauważyłem jeden błąd, że po prostu, no przechodząc na jedną wersję z drugiej, po prostu przypisane klawisze, nie, w przypadku mojej kierownicy akurat, no zostały odpisane, że tak powiem. Po prostu zniknęły, więc po prostu teraz spróbuję jakoś to przypisać. Ale jeśli chodzi o biegi i światła, no to akurat to zostało. Jednak to, co chciałem pokazać, czyli wycieraczki, no cóż, nie mam ich.
Ale tak, może nie będę się bawił tutaj w jakieś specjalne parkowanie, bo tutaj akurat będzie trzeba znaleźć jakiś ładunek na szybko kolejny. I przy okazji będzie trzeba też przypisać te wycieraczki. Na początku chyba mówiłem, albo nie, już nie pamiętam, bo robiłem drugie podejście. To ma być nie jakiś długi odcinek, bo chcę się z nim wyrobić, maksymalnie godzinę, bo sam nie chcę tutaj jakoś długo siedzieć. Więc po prostu trzeba się trochę sprężać. Zobaczmy, czy mamy coś z Wotra akurat. No, mamy coś do Jonkoping i akurat to jest z Olbia. I tak bym tego nie skończył, bo mi się nie chce. Ale właśnie, tej rzeczy nie pokazałem. Rynek zewnętrzny dla naszych naczep. Jak widać, jest to akurat zlecenie z Wotra, akurat mam własną naczepę. Została w końcu dodana ta możliwość brania zwykłych ładunków dla naszych naczep z Wotra i bardzo fajnie, bo to, jak mówię cały czas i w każdym filmie, no na pewno przyda się przy okazji, no też dla eventów jakichś. No i dla multiplayera, bo tam w większości korzysta się z takiego Wotra, bo po prostu lepiej. W każdym razie... Oj, nie ma takich... Nie, czekajcie, bo to jest cena według dystansu, to dajmy sobie może tutaj długość trasy. Tak, tutaj akurat coś jest krótkiego. Dobra, to będzie ok. Takie krótkie zlecenie, akurat... No, akurat z tej samej spedycji. Jakbym wiedział, że jest takie w tej samej spedycji, to bym od razu wsadził tą możliwość od razu tam załadowania siebie w te rury, a tak to muszę podjeżdżać, na nowo brać. No cóż, a w każdym razie może jeszcze zanim wezmę to, właśnie wejdźmy sobie w klawiaturę, klawisze, bo tutaj chyba mi to wycięło. Zobaczmy, gdzie tu mamy... To miałem akurat wycieraczki. No właśnie, nie mam tego tu przypisanego, a to jest dosyć dziwne. Zobaczmy, cyk. No właśnie, nic nie miałem pod to. Natomiast pewna rzecz została tu dodana. Jest możliwość cofnięcia manetki wycieraczek. Czyli po prostu, jak do tej pory mieliśmy pod jednym przyciskiem wycieraczki i wiecie, żeby wyłączyć wycieraczki, to trzeba było wsadzić ten... Dajmy na to, mieliśmy pierwszy poziom wycieraczek i chcieliśmy już wyłączyć wycieraczki. No to musieliśmy się przełączyć na drugi i dopiero wtedy wyłączyć. Natomiast teraz możemy zrobić coś takiego, że mamy teraz właśnie te trzy tryby. Powiedzmy, że mamy drugi tryb, a chcemy od razu je wyłączyć. No to naciskamy inny przycisk, inny klawisz, który tu przypisaliśmy. No i on od razu nam wyłączy te wycieraczki i to jest dosyć fajne. W każdym razie... Zobaczmy. Pierwszy tryb wycieraczek, czyli ten od czasu do czasu. Ten jest cały czas. No i tutaj mamy najszybsze wycieraczki. Przyda się to na jakiś szybszy, a czy szybszy, mocniejszy deszcz, czy bardziej intensywniejszy. Deszcz chyba jako taki się zbytnio nie poprawił. Natomiast cóż, no... Jak się gra na modach, to ten deszcz czasem jest mocniejszy. Czasem naprawdę niezłe sztormy występują. A, sztorm akurat na lądzie, no ale... No. Bywają i takie. W każdym razie spróbuję tu jakoś podjechać, ale... Jezus Maria. I tak to jest, jak się na odcinku cofa. Czekajcie. Trzeba to wziąć się w garść. Cyk. I tutaj tak ładnie, ładnie. Jeszcze do tyłu, jeszcze. Dobra, wiecie co? Ja po prostu zrobiłem tu cięcie, bo to był dramat, jakbyście oglądali. Nie wiem, to dożyć, że ta spedycja jest dziwna, to jeszcze spory czas nie jechałem i na odcinku i w ogóle, jeśli chodzi o ETS-a, jakoś się wyrobiłem z tej normy. A poza tym jakoś lepiej mi się cofa grając na modach niż na zwykłym singlu. Więc dobra, tutaj polecimy, ale właśnie chciałbym jeszcze pojechać do tego warsztatu i wam pokazać tą rzecz, chyba że zanim jeszcze wyjadę, zobaczę, czy jest taka możliwość. Poczekajcie. Bo tu są pewne też rzeczy, które się pojawiły. Mieliśmy coś takiego do update'u 1.34, jak odholuj do serwisu, czyli po prostu tepanie się do warsztatu. I chyba odstaw naczepę, aczkolwiek ta funkcja została zmieniona. Teraz jest możliwość czegoś takiego, że wiecie, dam sobie to akurat ta naczepa wróci nam do garażu i... Chyba przedtem to się nazywało po prostu pożyć naczepę, czy jakoś tak?
W każdym razie nie pamiętam, czy to wracało wtedy do garażu, czy nie. W każdym razie teraz, jak to się użyje, to nam naczepa wróci do garażu. Będziemy mogli jeździć bez niej, po prostu brać zwykłe ładunki z rynku transportów, czy tam zwykłego wotra. Ale dodatkowo pojawiły się dwie nowe funkcje, dwie nowe tutaj opcje, usługi i regulacje. Pod dwójką mamy tankowanie awaryjne, to pojawia się w momencie, kiedy albo mamy rezerwę, albo kompletnie skończy nam się paliwo. Nie testowałem, więc do końca nie wiem. Fajna taka możliwość, z tego co słyszałem, to chyba jest tak, że nam dotankowuje pewną ilość paliwa, żebyśmy mogli po prostu dojechać do najbliższej stacji, abyśmy mogli zatankować. Natomiast tu mamy coś takiego jak dostosuj naczepę, czyli tam jakaś zmiana, powiedzmy, trybów jakichś tam tych naczep, trybów czy jakichś tam tych konfiguracji, aby po prostu pasowały pod dane zlecenie czy jakoś tak. No i nieźle ściąłem ten chodnik. W każdym razie niestety nie ma tej opcji, nie ma takowej opcji, myślałem, że jest, więc musimy tu pojechać normalnie na warsztat. Przy okazji jeszcze jakaś kolejna rzecz, wycieraczki były, własne naczepy do wyrębu, czyli chodzi o te... Chyba... Jak to się nazywało? Kłodnica. Kłodnica po polsku. Natomiast co mamy tutaj? Wycieraczki, kłodnica, Doblesy w Holandii i w Niemczech. Coś na co... Co niektórzy czekali, Bo jak to jest, że tylko na DLC Skandynawia, no i teraz po Finlandii w Beyond the Baltic Sea można było jeździć z Doblesami, a przecież w Niemczech i w Holandii te Doblesy też są, w rzeczywistości też można z nimi jeździć. No są i tutaj też w grze zostały dodane, więc no będzie można sobie pojeździć po akurat nowych terenach Niemiec z Doblesami lub też po lądówce śmierci z Doblesami, chociaż ona, z tego co wiem, do tej pory chyba na multiplayerze było tak, że akurat nas kikało, kiedy wjechaliśmy do tej strefy. A w tej strefie między innymi znajduje się lądówka śmierci. W momencie tam wjechania akurat kikało nas, kiedy mieliśmy Doblesa. Natomiast zastanawiam się, jak to teraz będzie. Wydaje mi się, że akurat powinni zrobić coś takiego, że chcąc, nie chcąc, no będzie trzeba nas puścić z tymi Doblesami, bo akurat lądówka chyba leci przez Belgię, Holandię, albo nie, czekajcie, bo tam chyba są dwie części. Chyba głównie leci przez Holandię, więc będzie trzeba tam, no, udostępnić te Doblesy, no niestety, no. Chyba że jednak moderatorzy się, znaczy admini multiplayera się uwzią, no, zdecydują, że jednak nie dadzą tych Doblesów na tą lądówkę i już. Tak się prezentuje to malowanie. Ono jest chyba w jakiejś specjalnej edycji, ale po co ono zostało dodane do tego update'u, to nie wiem. W każdym razie zatwierdźmy. Mam akurat inną naczepę, ale zobaczmy, no nie ma tutaj tego malowania. W każdym razie ciężarówkę, no mamy taką. O, proszę bardzo, jak ładnie. No i dobra, no i lecimy w dalszą podróż. I przy okazji jeszcze kolejna rzecz, jaka pojawiła się w tym update'cie. Jak pamiętacie, w update'cie 1.33 lub w którymś z ostatnich update'ów została dodana naczepa Kronbox Liner, czyli naczepa kontenerowa, którą oczywiście mogliśmy kupić jako własną. Natomiast ona miała tylko konfigurację taką, że mogliśmy przewozić tylko naczepy, tylko mogliśmy dawać kontenery o mierze 20 stóp na nią. Teraz zostały dodane kolejne warianty do tego Kronbox Linera, czyli teraz będziemy mogli przewozić naczepy, nasze kontenery 40-stopowe i dwa kontenery po 20 stóp. Zapomniałem, że mam czwórkę. Dobra, jedź. Czyli będziemy mogli teraz przewozić albo jeden kontener 20-stopowy, albo jeden kontener 40-stopowy, albo będziemy mogli przewozić dwa kontenery po 20 stóp na jednej naczepie. Takie zostały dodane te konfiguracje. I to jest kolejna rzecz, która została dodana.
Natomiast co mamy akurat dalej? Tak, własne swashmulery, znaczy no, została dodana możliwość kupienia naczep, własnych naczep Schwarzmuller, czy jakoś tak. Wiadomo, o co chodzi. Ja już o tym mówiłem, tam jest właśnie ta... Jezu, chłodnia, chłodnica, czy kłodnica, chłodnica chyba. Wyłącz mi ten kierunkowskaz. I z tego co widzę, zjebałem sobie te małe GPS-y tutaj normalnie w kabinie. Nie wiem, który to przycisk nacisłem, ale nie chcę mi się już tego wyłączać. I tak korzystam z tego doradcy drogowego, który no, jest dosyć widoczny akurat. Kurde, jak te biegi trochę wkurzałem przy nagrywaniu. Jakbym miał 16 biegów o TVR-a... Oj, sorry. Taka mała pipidówka tam była, że w sumie nie widziałem do końca, czy on przejechał już tam dalej, czy on tu jest. No trudno, no mógł mnie wpuścić, ja tu nagrywam, więc... Trzeba było mnie tu wpuścić. I kurtynę. Czy to była kurtyna? Jezu, zapomniałem już tej nazwy, w każdym razie to już pokazywałem, więc wiem, o co chodzi. Ten tutaj genialnie stanął, jakby nie mógł tu podjechać. Chyba nie mógł, bo akurat te szyny mu nie pozwoliły. W każdym razie, no cóż, jego strata, mój zysk. Tu trzeba też uważać, bo tutaj też te tramwaje jeżdżą po Sardynii w miastach. A akurat zobaczcie na te tereny tutaj, te domki tutaj. Aż mi się przypomniał ten teaser Italii, jaki się pierwszy pojawił. Tam było coś takiego, że został rzucony no akurat jakiś remontowany dom, czy taką kamienicę, czy co to jest, te domki, czy jak to się tam we Włoszech nazywa. Został tam rzucony po prostu obraz, jakiś film, jakiś mecz tam był, Italia, czyli Włochy, tam Czechy. No i akurat ktoś sobie tam grał, w pewnym momencie tam ciężarówka przyjechała, no to oczywiście zwiastowało Italię, bo nie było jeszcze oficjalnej zapowiedzi. Zobaczcie te pola jeszcze, jak to pięknie wygląda. Fantastycznie wygląda ta Sardynia, mega jest zrobiona. Natomiast przy tych domach, powiedzmy, no akurat przypomniał mi się ten teaser. Tutaj ten zakręt, jak to pięknie wygląda, jak się pięknie jeździ po tym. Fantastycznie. Dobra, ja sobie tu wsadzę 70. No i kolejną rzeczą akurat, no właśnie przechodzimy do zakładki. No tu mieliśmy jakiś wyjazd, ale tam chyba nie jest dla nas. Nie to. Boże. Tak to jest, jak się używa telefonu, żeby czytać coś z changeloga. Właśnie, bo mi się tutaj wcisnęło nie to, co trzeba było. Przechodzimy teraz do zakładki funkcje i pierwszą funkcją jest to... Aj dobra, niech zamknie mordę. Czyli kolejną rzeczą we funkcji, znaczy pierwszą, jaka jest tu wypisana, są to oczywiście ładunki z Wotra. Dla naszych naszep, o których już tu mówiłem, pokazywałem. Kolejną rzeczą jest nowa funkcja, jak ja to nazwałem fajnie w ostatnim filmie, no 1.35, no w informacjach, jest to kontrowersyjna nowość, czyli zakup garaży online. Czemu akurat nazwałem to kontrowersyjne? A może na początku, zanim jeszcze będę mówił, dlaczego nazwałem to kontrowersyjne? Wejdźmy sobie ponownie do menu i zobaczmy, jak to wygląda. Otóż tak, na początku dostaniemy maila i to jest coś takiego. Chcesz rozbudować swoją firmę i tutaj agencja nieruchomości nam mówi o tym, że pojawiła się ta nowa funkcja, w której możemy kupić po prostu garaże online. No i na przykładzie Sardynii, zobaczcie, klikamy sobie w taki garaż, akurat te żółte są dostępne do kupienia. No i tu mamy akurat po kliknięciu w nie takie opcje jak garaż w Olbia i tutaj akurat wersja tego garażu, no wersja akurat tu jest mała, dla mnie to jest średni. I mamy 3 miejsca w garażu, tu mamy akurat rozmiar już duży i mamy maksymalnie 5 miejsc w tym garażu. Tutaj mamy akurat cenę, klikamy zakup, tak. No i akurat kupiliśmy sobie już taki garaż, nie musimy używać komend, czy jeździć tam, możemy sobie kupić całą Europę po prostu z tego. I akurat większość garaży po całej Europie miałem już sam kupione od jakiegoś tam czasu. Natomiast, żeby wam pokazać, no można sobie tak naraz kupić całą Sardynię. Na przykład. Albo na przykład nie miałem jakichś garaży tutaj w Łotwie, czy na Estonii, czy Finlandii. No to też mogę sobie dokupić. Może już nie będę tego tu pokazywał, bo marnuję tylko czas.
W każdym razie jest taka opcja. No i tutaj pojawiły się różne głosy. Z jednej strony jest to fajna opcja, z której na pewno większość osób skorzysta. Jest to fajne, bo na przykład przyda się, dajmy na to, na multi, że będziemy mogli kupić ten garaż po prostu w tym miejscu, gdzie na przykład jest nasz kolega, który na nas czeka. My tam akurat nie mamy garażu, nie chcemy na przykład depać się kamerą zero na singlu, bo to znowu wyjście, wejście czy coś w tym stylu. Możemy kupić w tamtym miejscu, na szybko się tepnąć, no i akurat będziemy tuż przy niego. Lub tutaj też pojawiła się odpowiedź ze strony polskich pracowników SS Software w ostatnim filmie właśnie Wujka Bohuna, u którego właśnie była pokazywana ta wersja 1.35. Polecam zobaczyć sobie tamten odcinek, jest dosyć długi, ale no polecam naprawdę, nawet w całościach, w dłuższych odstępach czasu, tam może nawet przez cały tydzień możecie go obejrzeć, ale czy podzielić sobie go jakoś na cały tydzień, ale naprawdę polecam, bo film świetny, naprawdę wiele rzeczy ciekawych się pojawiło, ważnych. Uśmiać się też momentami można było. Zobaczcie ten podjazd w ogóle, jak tu jest ciekawie zrobione. No, jak fajnie zrobiono. Fajnie to zrobione naprawdę, tylko akurat ta skrzynia jest dosyć dziwna. Na czwórce zdycham, a trójka to jest za mocna. Dobra. Widzę, że nawet te światła parkingowe są za mocne. W każdym razie wracając, polecam wam zobaczyć po prostu tamten odcinek, bo dużo informacji było, bardzo ciekawy odcinek, serdecznie polecam. I tam zostało też powiedziane, do czego będzie głównie służyła ta funkcja, po co ona w ogóle się pojawiła, a akurat nie widziałem takiej informacji na blogu, ani jej nie słyszałem. Dopiero usłyszałem to właśnie na tamtym odcinku Wujka Bohuna, że ta opcja została dodana po prostu... głównie dla tych osób, które nie mają wszystkich DLC mapowych, albo co niektórych. A jak wiemy, następne DLC, o którym w sumie nie mówiłem, ale to w sumie powiem po tym, dokładnie o tym DLC, po tym jak to skończę. A może, żeby było mi łatwiej, wejdźmy sobie w mapę. No i dajmy na to. Następne DLC, jak możecie co niektórzy wiedzieć, co niektórzy oglądali. Następne DLC mapowe będzie to akurat Road to the Black Sea. To DLC doda nam akurat tereny Rumunii, Bułgarii i tą europejską część Turcji, czyli Trację. No i akurat tu pojawia się pewien problem, ponieważ co niektórzy mogą nie mieć DLC Going East, które dodaje m.in. Węgry, przez które można by przejechać, żeby dostać się do Rumunii. No i tu pojawia się problem. Co tu zrobić? Tu mam akurat podstawkę, czyli Austrię, najbliżej właśnie Rumunii. Ale no, jak tutaj się dostać? No będzie dziura, co dla niektórych. No i tu pojawił się po prostu pomysł, że po prostu będzie możliwość kupienia takich garaży online. No i po prostu w momencie, że no jak ktoś nie ma Going East, no to po prostu tepnie się do swojego garażu, no i będzie tutaj jeździł po tych terenach i nie będzie po prostu wymagane DLC Going East. No i ta funkcja ma się też przydać na przyszłe DLC. Możliwe, że jak będą te tereny tutaj byłej Jugosławii, no to akurat tutaj też to się przyda. Możliwe, że właśnie Białoruś, Ukraina jakby się pojawiła, to też akurat tutaj się to przyda. Nie będzie wymagane Going East. Możliwe, że też akurat jakby pojawiła się Hiszpania i Portugalia, jak ktoś nie ma Vive la France, to akurat to też się przyda. No takie zostało wymyślone rozwiązanie. Możliwe, że to nie jest ostateczne rozwiązanie. Możliwe, że jeszcze nad czymś pracują. Możliwe, że jest to... tylko na razie takie rozwiązanie, na razie nie jest powiedziane do końca, jak to będzie działać jeszcze. Możliwe, że w następnym update'cie, czy w update'cie pod koniec tego roku, jak wyjdzie to DLC Road to the Black Sea, dowiemy się więcej, jak to dokładnie będzie działać. W każdym razie takie było wyjaśnienie tej nowej funkcji. Natomiast, no cóż, no to pozytywy widać z tej opcji. Natomiast właśnie, jak mówiłem, ja o tej funkcji dowiedziałem się z filmu Wujka Bohuna, a na przykład na blogu nie wyczytałem takiej informacji, nie wiem czy ona się pojawiła czy nie, nie wydaje mi się, bo jakby była, no to bym o niej powiedział, bym doczytał o niej, a jakoś takiej funkcji nie widziałem, takiego tłumaczenia się z tej funkcji. Dlatego przed tym wyjaśnieniem tego były głosy, że po prostu to zniszczy tą piękną rzecz, jaka jest tutaj w grze, czyli to zwiedzanie tych wszystkich miejsc.
Pomijam tam fakt, że wiadomo, można się oczywiście tepać do miast za pomocą komend, ale wiecie, tu mówimy akurat o czystej grze. Normalnie jeśli chcieliśmy mieć powiedzmy tam wszystkie garaże w Niemczech, no to byśmy musieli po prostu do wszystkich miast przejechać. No i ta funkcja zostanie teraz zniszczona, ta funkcja, a właściwie ta... Jak to nazwać? Uciekło mi słowo. Ta po prostu... Może inaczej, ten cel po prostu, to takie wyzwanie został po prostu zniszczony przez tą funkcję, bo teraz każdy będzie mógł sobie tak kupić wszystkie garaże w Europie. No i no bez sensu to jest. Tam pamiętam, że ktoś podawał, że jest osiągnięcie chyba zakupienie wszystkich garaży i w sumie to osiągnięcie teraz będzie bez sensu, bo akurat naraz można kupić sobie wszystkie garaże i w sumie to tyle z tego osiągnięcia, więc taka bezsensowna ta nowość. No ale oczywiście, no żeby nie było, ja akurat jeśli chodzi o tą opcję jestem i pozytywnie i negatywnie nastawiony, jestem taki neutralny, ja widzę i pozytywy i negatywy, ja nie popieram żadnej ze stron, rozumiem obie strony, natomiast nie będę tu jasno określał się po której stronie jestem, bo po prostu nie jestem w stanie, no jestem i pozytywnie i negatywnie nastawiony, jestem neutralnie do tego i cóż, widzę, no tak jak mówię, widzę tutaj obie strony. Kurde, mnie wkurza ta skrzynia, naprawdę. Nie chcę mi się jej zmieniać. No widzę po prostu wszystkie głosy z każdej strony, więc... No. Więc żeby się nie zagmatwać... No... Mnie tam obojętnie, jeśli chodzi o tą funkcję, bo jak sami mogliście widzieć... I tak wszystkie garaże, w większości, oprócz tych 6, które mi tam w sumie zostały, a normalnie to chyba 9, zanim kupiłem jeszcze te na Sardynii, tyle garaży mi w sumie zostało do kupienia, w większości miałem, więc mi tam ta opcja jest zbędna. Wszystkie DLC też mam, więc jest mi to zbędne. Natomiast faktem jest jedno ważne słowo, no jest to po prostu opcja, jest to po prostu funkcja, która nie jest obowiązkowa. Nie jest to wymagane, że każdy musi tego używać. Kto chce, będzie mógł sobie kupić wszystkie garaże. Kto nie chce, będzie mógł pobawić się tutaj w to zwiedzanie. Jednak faktem... No, trzeba przyznać, że obie strony mają po części rację. Więc... Wiadomo, każdy będzie uważać po swojemu, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Ja uważam, że są tu obie strony. Ciężko po prostu... nazwać do końca, czy to jest w większości negatywne, czy w większości pozytywne. Po prostu uznajmy to jako zwykłą funkcję, która jest w grze, ale można, ale nie trzeba jej używać i tyle. No można się pogodzić z tym, że jest i cóż, to tyle. Więc żeby tu nie było problemu, jak dla mnie, obie strony mają rację. I tyle. I kolejne zlecenie zostało zakończone. No i cóż, no i zostało niewiele do końca odcinka, bo chciałem zrobić to w godzinę, ale trochę się przedłużyło. Za duża ta Sardynia. Coś za duża, no w godzinę jesieni obiedzie. Ponad godzinę trzeba. Dobra, teraz będziemy jechać do Cagliari, ale akurat inną drogą niż mnie tu prowadzi, bo akurat chcę tamtą landówką. Akurat mam kłody, więc akurat, no fajnie, że się tak złożyło. Jednak dajcie mi chwilę. Za chwilę się widzimy. Dobra, już wróciłem, ładunek mam załadowany, trasę wyznaczoną. Tu akurat sobie zmieniłem tą trasę, bo akurat chcę jechać tą wschodnią landówką, która tu prowadzi. Wcześniej mnie po prostu prowadziło przez tą autostradę. Jednak ja chcę sobie zwiedzić właśnie te tereny. Tutaj widać takie fajne zabijasy już fajnie tu się szykuje. No ale dobra, ile tutaj mamy? 200 km. Jakby przycisnąć, to by było trochę ponad 10 minut, coś do... 15, więc może tyle jeszcze potrwa ten odcinek. Trochę ponad godziny będzie. Natomiast jeszcze parę rzeczy nam zostało, jeśli chodzi o update 1.35. Jednak wcisnę tutaj tą pewną informację, która ostatnio też się pojawiła i o której w sumie tutaj powiedziałem przy okazji mówienia o tej kontrowersyjnej funkcji, czyli możliwości kupowania garaży online. Czyli co? Chciałem powiedzieć o tym, że SCS ogłosiło już, że następnym DLC mapowym będzie DLC Road to the Black Sea,
który, tak jak mówiłem, doda nam trzy nowe państwa, trzy nowe kraje. Będzie to Turcja. No, już to wjechał. Będzie to Turcja, europejska część Turcji, czyli Tarcja. Będzie to też Rumunia i Bułgaria, jako pełny kraj oczywiście. No i co tu dużo mówić? No, DLC ma wyjść pod koniec tego roku, a z tego co pamiętam ze streamów SC Software, chyba zimowych, mówiono o tych DLC akurat, że będą to... O tym DLC, że będzie to akurat największe DLC, jakie się pojawiło. No i moje przypuszczenia były takie, że skoro ma być to największe DLC, a kierunek wskazuje na tereny Bałkan, czyli ten południowy wschód Europy, no to myślałem, że akurat to będą całe Bałkany. I takie były moje przypuszczenia, bo myślałem, że akurat im się uda to tak szybko ogarnąć, bo pracowali nad tym już od połowy tamtego roku, więc myślałem, że akurat będą to większe tereny, a tu się okazuje, że będą to tylko trzy państwa. No i ktoś może powiedzieć, że no dobra, ale może trzy państwa, może ten, ale to jednak będzie pewnie tam duże zagęszczenie, nie wiem, może tam będzie dużo tych miast, miejsc i tak dalej. No, nawet jeśli by tak było, no to jednak mnie to trochę zastanawia, bo długi czas wzięli sobie, miało być to największe DLC, a nawet jeśli by było największe, to chyba nie aż tak największe, no, żeby pobić największe DLC, a największe DLC ma chyba 20 tysięcy dróg, jest to chyba Vive la France, ale mogę się mylić, jeśli się mylę, no to dajcie mi znać. Ale coś mi się tak kojarzy, że Vive la France miała chyba 20 tysięcy dróg. Przynajmniej tak pamiętam z opisu na Steamie. No to, wiecie, wystarczy, że to DLC będzie miało 21 tysięcy dróg i będzie porównywalne do Vive la France, które w sumie nie dodaje całej Francji, tylko część Francji. Większa część, ale część jednak. Przy okazji taki postój, zobaczcie te tereny. Pięknie to wygląda. Dobra, wsadzę tu 80 i lecimy tempomatem. Natomiast, no cóż, no... Ja czekam akurat na większe informacje, bo tak... W głowie mam akurat te słowa, że będzie to największe DLC, a z drugiej strony patrzę na tą mapę i nie ma tutaj akurat dużo rzeczy, no tak... Zastanawiam się, czy faktycznie największe, czy nie. No nie wiem, jakoś dziwnie mi to wygląda, nie tylko w sumie mi. Ale jednak wolałbym poczekać na więcej informacji. Na razie DLC zostało zapowiedziane. Myślę, że zapowiada się fajnie, bo to powrót na te południowe tereny. Italia wyszła akurat fantastycznie z CS Software. Myślę, że podobnie będzie z Road to the Black Sea, bo akurat też są to południowe tereny. A po prostu z roku na rok te DLC są coraz lepsze, ładniejsze, z lepszymi funkcjami. No z Beyond the Baltic Sea to akurat można się tam kłócić, jeśli chodzi o to, czy są piękne, czy nie. Natomiast mi w tamtym DLC podoba się to, że jest tam sporo nowych funkcji, sporo nowych rzeczy. I to mi się najbardziej podoba w tym DLC. Natomiast jeśli chodzi o najpiękniejsze widoki, no według mnie Italia. No i w sumie nie tylko według mnie. Co jeszcze mówić o tym DLC? W sumie to nie jest, no... Pod koniec roku wyjdzie, to już jest wiadome. Już taka tradycja od Vive la France jest, że po prostu te DLC do ETS-a pojawiają się co roku, pod koniec roku. I w sumie, no co tu dużo mówić, no... Moja teoria do końca się nie sprawdziła, wymagałem więcej. No ale cóż, jak ktoś ci mówi, że ma być to największe DLC, a potem się okazuje, że będzie to bardziej porównywalne DLC niż największe. No chyba, że to największe to jest takie, wiecie, czeskie określenie, tak samo jak jest w przypadku tego update'u. Choć tutaj bardziej bym się zgodził, że jednak jest to większy update, ale nie powiedziałbym, że największy, bo to trochę takie nadużycie według mnie językowe. Do tego przejdziemy przy końcu, czy to jest największy update, czy nie. Epa, jedzie ten dziot, kuźwa. Czy ja mam taki sam ładunek? Tak, dokładnie taki sam. No... Z jednej strony, no fajnie, a z drugiej strony, no idź mi z drogi. Natomiast co mogę powiedzieć o tym DLC? W sumie to nic, zostało zapowiedziane. Takie tereny są wiadome. Kiedy wyjdzie, to prawdopodobnie pod koniec roku i tyle. Natomiast wracając do naszego changeloga. Co tu zostało jeszcze... dodane.
Czekajcie, bo akurat jeszcze muszę tak skręcić. Kurde, jak te tereny ładnie wyglądają. Jak to mi się podoba. Tutaj już ta landówka się zaczyna. I myślę, że będzie to coraz lepiej. Takie piękne tereny będą na koniec. Natomiast co mamy dalej? Usługa tankowania awaryjnego, to o tym mówiłem. Nie ma możliwości niestety przetestowania tego. Mój DAF akurat ma dużą pojemność, przy okazji małe spalanie. No może nie podczas tego odcinku, nie pilnowałem tego spalania, ale to, kto bogatemu zabroni, jak to się mówi? Zwłaszcza z tą nową funkcją. Co tu mamy dalej? Ulepszenia wejściowe. Aha, tu mowa jest po prostu o wsparciu dla takich rzeczy jak Trobi, jak Tobi Tre... Czekajcie, jak to się nazywało? Tobi Track... Trobi A-Tracking 4... 4C, czy jakoś tak? Czyli chodzi o to urządzenie, które śledzi nasze gałki oczne i przez to, wiecie, tam kamera rusza się normalnie w grze. Coś podobnego jak ma Free Track czy Trackir. Zostało dodane takie specjalne wsparcie, ponieważ po prostu już z tego co słyszałem, to samo urządzenie nie będzie mogło mieć takich pewnych rzeczy, które miało do tej pory na Windowsie, ponieważ tam Microsoft zablokował pewną rzecz dostępu, jeśli chodzi o te pewne funkcje i po prostu to urządzenie musi mieć specjalne wsparcie w grach, ale o tym możecie oczywiście usłyszeć we filmie o właśnie 1.35 na kanale oczywiście Wujka Bohuna. Tam możecie znaleźć ten odcinek. Co mamy dalej? Obsługa urządzeń Razer Chroma czy też RGB, po prostu te przedmioty jak klawiatura, myszki, jak klawiatury, myszki i podkładki, które mają to podświetlenie Chroma, są serii Chroma, mają podświetlenie RGB, teraz mają oficjalne wsparcie w ETS-ie i w ATS-ie, więc po prostu będą tutaj co niektóre rzeczy specjalnie działać na waszych urządzeniach, jeśli macie te klawiatury, czy myszki, czy klawiaturę, czy myszkę, czy podkładkę. Był o tym film, rzeczy jakie się dzieją, jak to wygląda, możecie zobaczyć we filmie na kanale, który jest na kanale SC Software lub też na po prostu na blogu. Tam też jest link, w ogóle podgląd tego filmu, no i też wypisane te co niektóre rzeczy. Została poprawiona nowe opcje, stabilność ciężarówki, sztywność zawieszenia i podwójne nazwy lokalizacji na mapie. Może to pokażę akurat pod koniec filmu, jak nie zapomnę. Jezu, ale ten dziadyga się wlecze. No 50 jest, owszem, no ale bez przesady. Co, no dziada jeździ, że ma się tak wlecz, że wlec ma się, no, pilnuje spalania. Nie, no u dziada nie jeździ, bo to nowa Scania tam jedzie. Więc to nie dziad. Natomiast wracając... Podwójne te nazwy na mapie, to akurat może pokażę, jak nie zapomnę właśnie. Natomiast tak, po prostu nowa opcja, jeśli chodzi o fizykę, została dodana. Przy okazji została też poprawiona fizyka w grze. Tu akurat w lewo. Ja nawet czuję, że tak trochę mnie bardziej wypycha przy zakrętach. Czegoś takiego nie miałem. Akurat nie mam ustawionej jakiejś tu wielkiej fizyki, bo akurat na tym profilu tego nie lubię. Dobra. Tutaj akurat dosyć puste drogi są, co jest dosyć ciekawe. Nie wiem, czy to błąd, czy akurat... Czy tak ma być? W każdym razie tu jeszcze coś widzę ciekawego. A, nie zobaczę tego tak. No właśnie, tu jakieś szczątki jakiejś wieży. Natomiast co mamy dalej? No, wielu nowych kierowców do wynajęcia, tak, po prostu zostali dodani nowi kierowcy, których możemy zatrudnić do naszej firmy. I w sumie to tyle, no, nie mam akurat podglądu na nich, nie zostali oni tak jakoś wypisani, pokazani, ale wiem, że chyba sporo ich zostało dodanych. Wow, jaki most tutaj jest świetny, jak to pięknie wygląda, zobaczcie. O Jezu, fantastycznie, tylko było blisko. Z góry przepraszam, że tak jeżdżę, ale no takie widoki to po prostu... No,
Jeszcze trzeźwość jako taką zachowałem, bo normalnie bym pewnie przywalił tutaj w jakąś barierkę czy ten betonowy murek. No bo tutaj most naprawdę świetnie to wyglądało. Jak się jechało, fantastycznie też, naprawdę super. Dalej, co mamy dalej? Przerobiono zawieszenie kabiny, czyli tutaj kolejna poprawa fizyki. No i właśnie eksperymentalna obsługa DirectX 11. Możecie użyć tej komendy, którą pokazywałem na początku, lub też po prostu zmienić tak samo brzmiącą linijkę w konfigu. Tam będzie coś takiego, chyba USET i tam R, podłoga device, czy R, podkreślnik device. I w cudzysłowie tam będzie prawdopodobnie pisało DirectX 9. Zmieńcie to na 11. Jeśli pisze wam 11, no to wszystko jest ok. No i co tu mamy dalej? Dalej mam akurat wypisane mody, czyli to, na co trzeba uważać. Część modów oczywiście może nie działać, w tym takie mody jak fizyka, co niektóre ciężarówki i oczywiście promoc. I oczywiście promoc, ponieważ na mapie została wprowadzona, no została dodana Sardynia oczywiście, wprowadzono poprawki na mapie, więc tutaj mogą pojawić się problemy, mapa może nie działać. Więc ci, którzy pobierali niedawno najnowszą wersję Promosa 2.40, no będą musieli poczekać na wersję 2.41 prawdopodobnie, która będzie po prostu kompatybilna, ale to dopiero po wydaniu update'u 1.35 już oficjalnie. I faktycznie zobaczcie, jaki mamy tu makaron, jeśli chodzi o te drogi, no naprawdę fantastycznie. Jedna droga, też taka landówka, była normalnie we Włoszech. A jak zostało wydane to DLC, normalnie tam też możemy znaleźć. Kurde, jaki makaron tu jest, ja prawie bym się tu wyglebił. Kurde, przez tą drogę i jeszcze przez tą nową fizykę normalnie poczułem w pewnych miejscach mojej klawiatury ten force feedback, którego akurat nie czułem, bo akurat moja kierownica tak do połowy działa, jeśli chodzi o force feedback. No ale tutaj da się go wyczuć. Szkoda, że akurat jeśli chodzi o te wsparcie dla co niektórych rzeczy, peryferiów, urządzeń, szkoda, że nie ma. Słuchajcie, tutaj akurat było dziwne cięcie, takie nieplanowane z jednego względu. Zabrakło mi miejsca na dysku po prostu. No cóż, myślałem, że jednak się uda wyrobić z miejscem, niestety musiałem usunąć pewien zapis z danego filmu, a mówię tu o oryginalnym zapisie z konwoju. Niestety tamten konwój ważył 200 coś giga, a trochę jak na mojego zajętego HDD-ka, no to było jednak. No cóż, niestety nie udało mi się wcześniej zrobić listy hańby. Może uda mi się akurat z tego wyrenderowanego fragmentu, który jest na kanale, może uda się zrobić jeszcze tą listę hańby, bo nie chciało mi się ostatnio, zapomniałem o tej liście, ale może akurat będzie wkrótce, bo zapowiedziałem na konwoju, że będzie lista hańby i powinna być lista hańby. Może się uda. Może się uda. Niestety oryginalnego zapisu już nie mam, no miejsca nie starczyło, dlatego po części będzie trzeba już kończyć ten odcinek, bo dosyć jest długi, ciekawe czy się wyrobię do tej niedzieli. Nie wiem, w każdym razie jeśli chodzi jeszcze o jakieś rzeczy, no to w sumie tyle, no co miałem przedstawić o tym update'cie, to przedstawiłem, cały changelog jaki został wypisany. I cóż, co tu mogę jeszcze powiedzieć, no... Do pewnych osób, które wszem i wobec ogłaszały, że w tym update'cie będzie Renault Range T, mam do was pytanie, gdzie wyście je schowali? Bo żem szukał je chyba wszędzie, w część logu go nie ma. Tutaj w katalogu ciężarówek, no nie ma go, no nigdzie. Pojechałem do dealera Renault, ja mówię, gdzie Range T? No jak to, no nie ma no Range T, no ja się pytam, gdzie to Range T? No żeście ogłaszali tak wszędzie to Range T i nie ma tego Range T. No pytam się was, gdzie to Range T? A? Gdzie to Range T? No nie ma Range T, no miało być Range T, nie ma Range T. To nie jest pytanie do SC Software, to jest pytanie do osób, które wszem i wobec ogłaszały, że to Range T będzie w 1.35. A gdzie jest Range T? Nie ma Range T? Zawiodłem się na was. Tak ogłaszaliście, że będzie to Range T. Przecież dźwięki zostały nagrane. Przecież... Volvo wam na Facebooku odpisało, że będzie, że jakiemuś no name'owi. No gdzie to Range T?
No ja się pytam. No nie ma Rensztynu. Jeszcze może mi ktoś zarzuci hipokryzję, że ja robiłem film o tym, że będzie Renault Rensztyn, że będzie. Nie robiłem takiego filmu. Znaczy nie, robiłem. Ale to nie był oficjalny film. To był Prima Aprilis, jeśli ktoś nie wie. Ten film nadal jest na kanale, ale... No ale tam wszędzie jest podpisane w tytule, w opisie, że jest to zwykły Prima Aprilis. Natomiast osoby, które ogłaszały to Renault Rensztyn, mówiły, że będzie. I to nie było na 1 kwietnia. Te filmy nie były u nich na 1 kwietnia. No akurat SC Software nie zrobiło nam 1 kwietnia, nie dodając go. Po prostu nie ma tego Rensztyn i nie będzie w tym update'cie, jak można było też usłyszeć. No cóż, no ale tak to jest, jak się potem robi filmy z cyklu, a Rensztyn będzie w 1.35, bo tutaj dźwięki nagrali i w sumie tyle i wszystko wskazuje, że będzie, bo tak. Bo o jakiś tweet był od SCS-u, bo coś powiedzieli, to jest pewne, że będzie Rensztyn. Albo dźwięki nagrali, pewne, że Rensztyn będzie. Ja potem zrobiłem film, że... Znaczy, czekajcie, bo już sam nie pamiętam, czy ja robiłem film, że Renault Rensztyn nie będzie, czy... Znaczy, ja robiłem akurat drugą część filmu o ciężarówkach. Możecie zobaczyć na kanale. To było wyjaśnienie, coś na temat tych ciężarówek, których jeszcze nie ma w grze, a możliwe, że się pojawią. Tam między innymi było Rensztyn i dłuższa część tego filmu była o Rensztyn. Natomiast czy ja tam mówiłem, czy będzie, czy nie? Przybyły moje przypuszczenia, czy w tym update'cie będzie, czy nie. Małe moje były przypuszczenia, jakieś niewielkie, chociaż w tych procentach to tak różnie, chyba 50% dawałem, że będzie, czy nie. Nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie nie ogłaszałem oficjalnie w tamtym filmie, że Renault Rensztyn będzie. Bardziej obstawiałem, że to Renault będzie w późniejszych update'ach niż w tym. No i się tak stało, że akurat tego Renault Rensztyn nie mam i jakoś miałem prawdę, jeśli chodzi o to, że tutaj tego nie będzie. No ale wiecie, no potem chodźcie po innych kanałach, słuchajcie innych, że będzie Renault Rensztyn, choć SCS nigdzie nie zapowiedziało, nigdzie nie potwierdziło, że ta ciężarówka pojawi się w tym update'cie. Nawet jeśli pojawiłaby się po wydaniu, w momencie wydania oficjalnego tego update'u, nagle jeśli by się pojawiła wtedy też ta ciężarówka, to nie oznacza, że te osoby, które zapowiadały, że ta ciężarówka będzie, miały rację. Czekajcie, bo nie wiem, czy się pogmatwałem. W momencie, kiedy ta ciężarówka, nawet jeśli zostałaby wydana w momencie, kiedy no wyjdzie już oficjalnie update 1.35, nawet jeśli wtedy by ta ciężarówka zostałaby wydana, to nie oznacza, że te osoby, które zapowiadały, że to Rensztyn będzie, nie oznacza, że one miały rację, bo nie miały racji, bo nadal na filmach było z cyklu będzie, bo tak powiedziałem. No, powiedzieliście, a tutaj nie ma. A zazwyczaj jakieś ciężarówki mają się pojawić, były w open betach, przykład Scania S. No tutaj też powinna być. A ktoś powie Volvo, VNL w ATS-ie. Tam była inna sytuacja. Tam to Volvo zostało wydane w jakiś czas w ogóle po wydaniu ostatniego update'u. To Volvo chyba zostało wydane... Czekajcie, ono zostało wydane jakiś czas dopiero po Oregonie. A jeśli chodzi o ciężarówki tutaj w ETS-ie, one pojawiają się wraz z update'ami. Przykład Mana, Scania i innych ciężarówek. Natomiast jeśli chodzi o ATS-a, tam ostatnie ciężarówki, czyli Peterbilt 389 i Volvo VNL, one pojawiły się po update'ach, ponieważ SCS nie chciało czekać na wydanie kolejnych update'ów, ponieważ wtedy udało im się zaklepać umowę licencyjną, udało im się wsadzić wtedy te ciężarówki, bo po prostu się śpieszyli i tyle. I w sumie jeśli chodzi o ten odcinek, to będzie tyle, mnie trochę gardło już boli, no... Ja się do takich długich filmów nie nadaję, dlatego nie oczekujcie, że będą jakieś dłuższe filmy, chyba że będzie do tego jakiś większy powód. To może wtedy tak, ale przy okazji będę musiał ogarnąć sobie jakiś lepszy internet. Natomiast takowego jeszcze nie mam, ale może coś się uda kiedyś ogarnąć. Natomiast co? To tyle. Jeśli chodzi o ten update, może jeszcze takie podsumowanie, bo prawie bym o nim zapomniał. Aha, jeszcze o jednej rzeczy. Podwójne wyświetlanie. Rozgrywka, gdzie to jest? Pokaż trudność, tu sztywność, nie. Ogranicznik. Spolszczone nazwy miast i państw, pokaż drugorzędne nazwy miast na mapie. To jest to dokładnie. Weźmy sobie w mapę. To
To jest ta rzecz, o której mówiłem. Jak widzicie, mamy tu podwójne nazwy. Cagliari, Cagliari. Tu akurat wątpię, żeby coś się zmieniło. Tutaj mamy na przykład Rzym, Roma. Po polsku, po angielsku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o polskie nazwy, to widzę, że jest Kraków, Kraków. Ciekawe, czemu tego nie zmienili. Czemu nie ma Gdańsk, Gdański, nie wiem jak to. Bardziej tu Kraków, Kraków. Chyba, że czekajcie, to jest tak, że... to jest chyba... Nie, czekajcie, to są oryginalne nazwy, w sensie, że danego państwa chyba. Bo na przykład Kaliningrad, no to ma już te jakieś, te wiadomo, cyrylicą są napisane. Chociaż z drugiej strony nie wiem. W każdym razie można sobie tak wyświetlić takie podwójne nazwy. I w sumie fajnie, bo pamiętam, że akurat większość, jeśli chodzi o Europę, o całą geografię Europy, to głównie nauczyłem się z ETS-a, pamiętam, jak jeszcze chodziłem do podstawówki. Teraz będzie można się nas nauczyć takich podwójnych nazw, no i w sumie fajnie. Natomiast takie podsumowanie, jeśli chodzi o ten update. Jak było widać, tych rzeczy było sporo. A nawet godzina mi nie starczyła na to, żeby wam pokazać jeszcze, nie wiem, całych Niemiec, innych naczep, nowych dróg we Francji, czy czegoś takiego. No, wydaje mi się, że nawet na streamie, który SCS miał, tą pierwszą część w ETS-ie, no wydaje mi się, że oni nawet przez tamte 3 godziny nie wszystko jeszcze pokazali. W sumie chyba nie wszystko, bo wtedy była eksperymentalna beta, a kilka rzeczy w OpenBecie jeszcze doszło. Natomiast czy to jest największy update? Według mnie nie największy, ale większy update tak. Tak bym go nazwał, bo największy to jest dosyć nadużycie, dosyć według mnie. Ale tutaj zgodzę się, że jest to bardzo duży update, że jest to większy update. Tu się zgodzę. Sporo rzeczy zostało dodanych. Sardynia, nowe drogi we Francji, przebudowane kolejne drogi w Niemczech, w ogóle drogi, całe tereny w Niemczech. Poprawiono takie pierdoły jak oznakowanie w Skandynawii, co oznacza no, pewne fajne rzeczy. Nowe rzeczy, w ogóle możliwość kupienia Schwarzmüllerów teraz. Ładunki z Wotra dla naszych naczep. Co tam dalej? Trzeci poziom wycieraczek. No dużo można by było tego wymienić, bo trochę tego było. No część log był dosyć podzielony i był dosyć obszerny. Nowe trasy w DLC Special Transport. Zostały też dodane takie rzeczy jak poprawione oświetlenie. W ogóle widzę, tak zauważyłem, że pewne krawędzie zostały tak ogarnięte, nie wiem czy to przy DirectX-ie, czy ogółem w grze. Przy okazji jeszcze ten DirectX, którego można testować i według mnie działa bardzo dobrze, choć co niektóre czkawki mogą się pojawić, ale jeśli chodzi o wydajność, no naprawdę świetnie to wygląda z nim. Wiele nowych rzeczy zostało tu wprowadzonych, więc według mnie nie warto skreślać ten update, naprawdę świetna tutaj jest robota. Jednak zauważyłem, że są tu głosy z cyklu, że to nie jest największy update, że ten update to w ogóle jest dupa, kupa, kamienie kupa i tak dalej, bo nie ma Range T, które było wszem i wobec obiecywane przez pewne niedoinformowane osoby, które mogliście spotkać, czy to na YouTubie, czy gdzieś indziej w internecie, ale te osoby były poinformowane, nie wiem, chyba przez możliwość wielkich wyświetleń po prostu. SC Software nigdzie nie zapowiedziało, że RangeT pojawi się w tym update'cie, więc jeśli oczekiwaliście RangeT w tym update'cie, no to jest wasza wina lub osób, które wam tak wmówiły, że po prostu ta ciężarówka się pojawi. Dlatego jeśli skreślacie po prostu ten update z powodu tej ciężarówki, boże komu miała być, no to po prostu jesteście albo... Nie wiem czy to było słychać czy nie, tak po prostu pieprznijcie się w łeb ludzie, bo naprawdę, wiadomo jaka jest sytuacja z RangeT. Ale robiliście sobie nadzieję po prostu oglądając co niektóre filmy, nawet ich nie rozumiejąc, nie słuchając do końca, po prostu była wam pokazana ta ciężarówka, nie wiem, nawet z modyfikacji czy z realu i uwierzyliście, że ona pojawi się w 1.35. No to wasz problem, no tyle mogę wam powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o RangeT, ja o tej sprawie już mówiłem w jednym swoim filmie, nie będę się tu powtarzał, a filmów na wyświetleń nie będę robił, chyba że może jeden, ale taki fajny. Nie wiem czy się uda, nie wiem czy moje lenistwo tu zwycięży, czy co, nie wiem. W każdym razie jeśli chodzi o ten film, nie wiem po co ja wracałem, to tyle. Według mnie update zasługuje na mianę wielkiego update'u, dużego update'u, ale nie największego. Nie przesadzajmy, co za dużo to niezdrowo. Natomiast... Cóż, to tyle. Wiele nowości, zmian. No i jeśli czekaliście na RangeT, no to się przejechaliście.
nie obiecujcie sobie tak dużo, zwłaszcza, że wiadomo jaka jest sytuacja już od wielu, wielu dni, tygodni, miesięcy. Bo od Vive la France się czeka na tą ciężarówkę. Sytuacja, no nie wiem czy ona się zmieniła czy nie, nadal jest tak jak było, czyli jej nie ma. Jak ktoś wam obiecał, idźcie do niego z pretensjami, niech wam da tą ciężarówkę. Ja wam nie zapowiadałem. Idźcie do tej osoby, spytajcie się, gdzie to Range T? Gdzie to Range T? Ja mówiłem, że nie będzie. Część osób nie słuchała, poszła, usłyszała, że będzie. Czekajcie dalej. Może ją dostaniecie od tamtych osób. I cóż, jeśli chodzi o ten film, to tyle. A więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.